Moi drodzy, zaczniemy trzecią i ostatnią część w trakcie dzisiejszego naszego spotkania. Tak jak powiedziałem przed przerwą, teraz sobie zajrzymy do środkowej części naszej sekcji B, czyli do sekwencji mówiącej nam o powołaniu 12 apostołów, czy ukazującej powołanie 12 apostołów, a także zawierających taką dłuższą wypowiedź Pana Jezusa skierowanym do właśnie tych 12, których wysyła w drogę. Znowu tutaj motyw drogi, tak? Mówiłem na początku, że każdy z tych elementów akcentowanych w ramach poszczególnych sekcji właśnie odnosi się do pewnego stałego motywu, mianowicie do idei drogi, pójścia gdzieś za kimś, właśnie wysłania, w tym wypadku wysłania w drogę. No i sobie teraz znowu będziemy tą kompozycję tego całego dłuższego fragmentu pokazywać. I możemy tutaj wyszczególnić takie cztery cząstki. Dwa pierwsze, ten fragment A i fragment A1, to są takie wersety w zasadzie wprowadzające, więc cały ten układ jest bardzo taki, wypłaszczony. Czyli pół wersetu na początku, pół wersetu na końcu, a w środku takie dwa duże fragmenty. Fragment B i B1. Fragment A i A1, one oboje, oba mówią o, czy przekazują nam taką informację o obszarze działalności Jezusa. I żebyśmy to sobie zobaczyli, to zaraz to sobie przeczytamy. Natomiast w środku mamy właśnie w fragmencie B opis powołania 12 apostołów, a w fragmencie B1 treść mowy misyjnej. Więc zajrzyjmy sobie może do tych fragmentów A i A1. Czytamy w nich tak. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach. A w drugim odszedł stamtąd, aby nauczać i kazać w miastach ich. Czyli mamy ideę, że Jezus nauczający w jakichś miejscach, w pierwszym jest to określone jako miasta, wioski i w ich synagogi, a tutaj jako ich miasta. Więc taka bardzo takie podsumowanie jakby znowu jakiegoś okresu służby Pana Jezusa. Jakbyśmy przeczytali tam też wersety dalej, to one stanowią znowu takie jakby podsumowanie właśnie działalności Pana Jezusa, że Jezus był gdzieś, robił coś, wielu uzdrawiał. Więc mieliśmy już coś podobnego w elemencie akcentowanym pierwszej sekcji. Jak było tam z początkach działalności Pana Jezusa w Galilei. Było właśnie takie podsumowanie, że Jezus przyszedł gdzieś, coś zrobił. Później była scena powołania uczniów i później znowu takie właśnie sumarium, takie podsumowanie, że Jezus obchodził miasta i wioski, przychodzili do Niego zewsząd, uzdrawiał wszystkich, głosił Ewangelię o Królestwie, więc bardzo podobne sformułowania pojawiają się właśnie w elemencie akcentowanym sekcji pierwszej, sekcji A. Natomiast w samym środku tej sekcji właśnie była scena powołania uczniów. W tym wypadku omawiamy sobie teraz znowu sekwencję, czy miejsce centralne, najbardziej akcentowane sekcji B. No i właśnie tak jak powiedziałem, mamy znowu pewne sumarium, natomiast w samym środku będziemy mieli powołanie znowu. Tam było powołanie pierwszych uczniów, natomiast tutaj będziemy mieć powołanie 12. Powołanie 12 apostołów. I o ile w tej pierwszej sekcji mieliśmy powołanie tylko w tym stwierdzeniu pójdźcie za mną, więc idea pójścia za Jezusem, to w tym fragmencie, czy w tej sekwencji mamy powołanie 12, ale też danie im określonych poleceń, jaką drogą, wysyłając ich w drogę, jakie rzeczy oni w tej drodze mieli czynić i z jakimi rzeczami mieli się
spotkać, o, dokładnie. I ostatecznie, co zobaczymy, wydaje się być to zaskakująco zbieżne z tym, co właśnie wydarzyło się w życiu i służbie Pana Jezusa. Więc mamy tutaj ten pierwszy, dwa pierwsze fragmenty, właśnie mówiące nam o, przedstawiające nam informacje o obszarze działalności Jezusa jako nauczyciela. Natomiast później w ramach tych elementów bliżej centrum, czy w centrum, mamy powołanie 12 apostołów i mowę misyjną. I powołanie 12 apostołów jest, jak tak byśmy sobie zobaczyli, jest bardzo zbieżne z tym, co później mamy właśnie w tej mowie misyjnej opisane. Mamy w tym wstępie tego opisu powołania 12 informację, że Jezus zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. I później dał ten sam autorytet swoim uczniom, w wersecie 1 rozdziału 10. I przywołał 12 uczniów i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali, aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. Tak? Więc tu mamy informację o autorytecie Jezusa, który przekazuje ten sam autorytet uczniom do czynienia pewnych rzeczy. Natomiast w mowie misyjnej Jezus właśnie tych 12, aha, tutaj jest jeszcze ta informacja, że Jezus powiedział, że proście, aby Pan wyprawił uczniów swoich, natomiast tutaj jest informacja, że Jezus posyła właśnie na te żniwo określonych ludzi. Później jest też, troszeczkę namieszałem, przepraszam Was bardzo, kolejność. W opisie pierwszych, znaczy 12 apostołów była informacja, że Jezus zobaczył lud i określił je jako owce, które nie mają pasterza, natomiast wysyłając z kolei uczniów, w tej mowie misyjnej określa właśnie tych, do których oni mają iść, jako owce, które zginęły z domu Izraela. Później właśnie ta informacja o tym, że zwiastował Ewangelię o Królestwie, a oni mają iść, głosząc, przybliżyło się Królestwo Niebios. No i później właśnie jest ten autorytet, tak? Autorytet Jezusa przekazany uczniom, ale który ma być realizowany w drodze. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie. Więc to, co czynił Jezus, teraz ma być czynione przez Jego uczniów, kiedy oni będą wypełniać misję zwiastowania o Królestwie Bożym. No i ostatecznie mamy taką krótką wzmiankę, jak mamy wymienionych 12 apostołów, to cały spis apostołów kończy się osobą Judasza Iskarioty, który jest dopowiedziany ten, który go też wydał. A Jezus, wysyłając w drogę swoich uczniów, zapowiada, że i ich będą wydawać sądom, ich takich jak oni będą wydawać na śmierć. Najbliżsi. Nawet najbliżsi, tak? Więc Jezus zostaje zdradzony jako, znaczy przez swojego jednego z najbliższych uczniów, a uczniowie mają się liczyć z tym, że również ich najbliżsi będą, tak jak to określał, wydawać nawet na śmierć. Co uczynił de facto Judasz. Więc widzimy, że powołanie 12 apostołów i mowa misyjna posiada właśnie wiele tych elementów zbieżnych ze sobą. Moglibyśmy dalej jeszcze wymieniać. Jezus mówi na przykład, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, a później mówi, no, godzien jest robotnik zapłaty swojej. Tak? Jak mówi, że mają nie brać pewnych rzeczy, ponieważ mają zaufać i doświadczyć tego zaopatrzenia w drodze poprzez ludzi, do których będą przychodzić. Dobra, więc przejdźmy sobie teraz do opisu powołania 12. Więc tak jak powiedziałem, wszystko zaczyna się od takiego wprowadzenia odnośnie działalności Jezusa. Tak? Zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Natomiast pod koniec, od wersetu pierwszego, 10 rozdziału, mamy informację, że przywołał 12 i im dał moc nad duchami nieczystymi, czyli to, co on robił wcześniej, teraz przekazuje 12. Więc z pewnością możemy
powiedzieć, że właśnie ten element pierwszy o działalności Jezusa łączy się z tym przekazaniem władzy uczniom, aby czynili to samo, co on. Natomiast w środku pojawiają nam się takie idee. Jezus, który widzi, czyli patrzy na lud i żali się nad nim i postrzega właśnie lud jako owce nie mające pasterza, jako tych, którzy są utrudzeni, opuszczeni. Pytanie właśnie przez kogo? Czy przez Boga, czy jednak w tym jest jeszcze jakaś właśnie... Słam? Przez pastuchów. Ciekawe określenie, ale tak. Opuszczony i utrudzony przez liderów, którzy mieli być pasterzami. Okej. Okay. Natomiast, czyli w tym B mamy spojrzenie Jezusa jako na lud, jako do tych, którzy nie mają pasterza. Natomiast w tym elemencie B1 Jezus zwraca się do swoich uczniów. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Nie mają pasterza, a więc proście, aby Pan dał ludziom tych, którzy zrobią swoją pracę. Nie? Więc jakbyśmy sobie znowu weszli do tych kompozycji, no to właśnie mamy tych, którzy są opuszczeni i utrudzeni, bo nie mają nad sobą pasterza, który by się o nich troszczył. A w drugiej Jezus właśnie używa tego obrazu żniwa i wskazuje właśnie, że uczniowie mają prosić, modlić się, tak, prosić, aby Bóg, Pan żniwa wyprawił ludzi, tak, wysłał swoich ludzi, żeby wykonali właśnie swoją pracę. Więc pojawiają się nam tutaj pewne obrazy, tak? Znaczy, pierwsza rzecz może, którą sobie jeszcze tutaj omówimy, jest ilu apostołów wybiera Jezus? 12, prawda? Więc jest to pewna określona liczba, którą podkreśla nam tutaj autor. Więc czemu 12? Z czym nam się kojarzy 12? 12 pokoleń Izraela. Jak najbardziej słuszne, dla każdego Żyda byłoby to, myślę, oczywiste. Więc niejako stanowi ten wybór 12, taki prorocki symbol, mianowicie działalność Jezusa dokonuje się eschatologiczne, czyli te w czasach ostatecznych zebranie i zgromadzenie Izraela. A zatem 12 apostołów zostaje posłanych do owiec z 12 pokoleń właśnie 12 plemion Izraela. Ale też symbolizują oni cały lud. Tam będziemy mieli pod koniec, w 19 rozdziale na przykład, tam ideę, że oni będą sądzić cały lud Izraela, 12 pokoleń. I jako 12 apostołów niejako stanowią taki zaczątek, tak jak 12 patriarchów stanowiło zaczątek całego narodu, to tych 12 uczniów stanowi zaczątek kształtującego się Bożego ludu, o którym później Ewangelia będzie mówić, mianowicie Kościoła, tej wspólnoty wokół, gromadzącej się wokół Jezusa jako Mesjasza. Nie? Czyli właśnie... Słucham? Sędziów też 12. Mhm. Okej. Okay. No ale ewidentnie liczba nawiązuje właśnie do tej liczby 12 pokoleń Izraela. Czyli oni jako posłani do 12 pokoleń, ale też będący zaczątkiem nowego ludu Bożego. Mamy tam informację o tym, że mieli zwiastować. Tak samo jak Jezus zwiastował, tak również oni mieli zwiastować o Królestwie Bożym, więc warto sobie powiedzieć tutaj parę słów właśnie o tej idei, czym jest to Królestwo Boże i czym związane jest to zwiastowanie o Nim. Więc tematem głoszenia zarówno u Jana Chrzciciela, ale również w działalności Jezusa było właśnie bliskość Królestwa Bożego, tak? Czytaliśmy już w dwóch miejscach, że obchodzili wszystkie miasta, czy Jezus obchodził wszystkie miasta i właśnie mówił, że bliskie jest Królestwo Boże. I tak samo, dokładnie te same słowa mówił Jan Chrzciciel nad Jordanem, nawołując do upamiętania i nawrócenia.
Królestwo Boże. Czym jest Królestwo Boże? To jest coś takiego nie do końca do określenia. My królestwo kojarzymy z jakimś miejscem, tak? Z jakimś obszarem, który jest pod panowaniem jakiegoś króla, tak? Natomiast Królestwo Boże w Ewangelii, w Ewangeliach, w tym również w Ewangelii Mateusza, pojawia się w sensie przede wszystkim właśnie Bożego Panowania, że Boże Panowanie, realizacja Bożego Panowania nadchodzi. Więc Bóg przynoszący też, to ostatnio też mówiłem, pokój, czyli ten swój porządek, który usunie ze świata właśnie wszystko, co kojarzymy ze złem, czyli jakaś niesprawiedliwość, grzech, ale też śmierć, choroba, więc Boże Królestwo przychodzi jako właśnie Boże Panowanie nad tymi różnymi rzeczami, sferami. Ale też ono określa niejako pewną rzeczywistość zbawczą, powszechną i ogarniającą cały świat. Na przykład później w przypowieściach widać, na przykład w przypowieści o sieci, jako Boże Królestwo jako zagarniające właśnie ludzi do zbawienia, tak? Więc pewna rzeczywistość również zbawcza i ogarniająca ostatecznie cały świat. Królestwo Boże ma jakby takie dwa wymiary. Jest zainaugurowane, niejako przychodzi wraz z osobą króla, czyli przychodzi w działalności Jezusa, ale otrzymuje swoje przyszłe dopełnienie w czasie, kiedy Jezus, znaczy, który zapowiada Jezus, mianowicie w przyszłości, kiedy On powtórnie przyjdzie, czyli przyjście Królestwa Bożego dotyczy zarówno teraźniejszości, tak? Czegoś, co już jest, czegoś, co już przyszło, pewnej rzeczywistości, która już przyszła w Jezusie, ale jednocześnie czegoś, co przyjdzie w przyszłości, przyjdzie w swym najpełniejszym wymiarze, kiedy właśnie Chrystus powróci. Dotyczy ten momentu paruzji. Czynione przez Jezusa oraz uczniów cuda są znakiem oraz doświadczeniem właśnie bliskości Królestwa Bożego. Tak jak powiedziałem, Królestwo Boże przychodzące zwycięża te wszystkie rzeczy, które my kojarzymy właśnie ze złem, z jakimś takim niebożym porządkiem. No, choroba nie jest częścią zamierzonego Bożego porządku. Choroba nie jest częścią zamierzonego Bożego porządku. Więc przychodzące Królestwo ukazuje swoją władzę nad tym, co nie jest właściwe, co nie jest częścią tego porządku zamierzonego przez Boga. I wyraża się to właśnie w mocy, autorytecie Jezusa oraz Jego uczniów i czynieniu tych różnych znaków i cudów. Pojawia się nam też obraz żniwa. Jezus mówi tak, że żniwo wielkie, robotników mało, więc do czego się Jezus tutaj odnosi? Obraz żniwa był takim dosyć częstym obrazem w Starym Testamencie i pojawia się nam również właśnie w Nowym, na przykład w przypowieściach Pana Jezusa, i stanowi obraz bardzo często eschatologicznego sądu, czyli tego sądu ostatecznego, ale też zgromadzenia Izraela. Żniwo jako zebranie do spichlerza, właśnie Bożego spichlerza ludu Izraela w Starym Testamencie. Żniwo jako sąd Boży i zgromadzenie kojarzone właśnie były z ideą czasów ostatecznych. Także żniwa, Boże żniwa dotyczyły czasu, kiedy Bóg miał przyjść. No i było to określone mianem czasów ostatnich, kresem dni, kiedy zakończy się wiek obecny, tak, i Bóg rozpocznie nowy wiek, nową erę, kiedy to On już będzie w pełni królem i Jego władza będzie respektowana pośród wszystkich narodów. Więc niejako dotyczy to czasu po sądzie i po zmartwychwstaniu. Natomiast Jezus ukazuje troszkę więcej, mianowicie ukazuje, że tak naprawdę w ramach tego okresu czasów ostatecznych wchodzi również okres misji Kościoła, jak
jakbyśmy przeczytali na przykład z Dziejów Apostolskich, drugi rozdział, fragment, jak Duch Święty zstępuje i na Kościół, więc zawsze to kojarzymy z momentem, kiedy właśnie Kościół się rodzi, ten moment, dzień Pięćdziesiątnicy, to Piotr, cytując proroka Joela, mówi właśnie, że to się miało wydarzyć w czasach ostatecznych. Nie? I to właśnie pokazuje, że okres Kościoła dotyczy, czy zawiera się właśnie w tym, co rozumiemy w Piśmie jako czasy ostateczne. Więc częścią żniwa, o którym Jezus mówi, jest nie tylko sąd, nie tylko to ostateczne zgromadzenie w trakcie sądu i oddzielenie jednych od drugich, ale częścią tego całego żniwa jest również zwiastowanie Kościoła o Królestwie Bożym, a zbiorem mają być ci, którzy odpowiedzą właśnie pozytywnie na zwiastowaną Ewangelię. No i ostatni z takich obrazów, które Jezus zastosował właśnie w tym omawianym przez nas fragmencie, to obraz pasterza i owiec. W wersecie 36 właśnie pojawia się ta idea, że Jezus mówi, że Izrael, czy naród żydowski, potrzebuje pasterza. No, jest zaniedbany, byśmy powiedzieli. Tak? Jest opuszczony, zaniedbany i potrzebuje kogoś, kto by się nim zajął. W Starym Testamencie to Bóg był przyrównany do pasterza. Tak? Znamy 23 psalm, Pan jest moim pasterzem. Tak? A Izrael z kolei, naród Izraela był przyrównany do Bożej owczarni, do jego owiec. Na przykład taką ideę znajdziemy w księdze Ezechiela. I wydaje się, że też w Ewangelii Mateusza są liczne aluzje właśnie do tego rozdziału 35 aż do 36 w zasadzie czynione. Między innymi właśnie w tym miejscu, kiedy Jezus mówi o tym braku pasterzy dla ludu. Liderzy Izraela właśnie w tym rozdziale zostali ukazani, dziś Mariusz ich określił jako pastuchów, ale Ezechiel ich ukazuje jako właśnie pasterzy, którzy nie pasą owiec, ale pasą tak na dobrą sprawę samych siebie. Nie? Dbają o siebie, dbają, żeby im było dobrze, natomiast cały lud, który potrzebują właśnie liderów, którzy potrzebują tych, którzy wskazaliby im właśnie drogę, przybliżyli ich do Boga, wskazali im drogę właśnie jak należy postępować, no się okazuje, że liderzy nie wypełnili, liderzy, których powołał Bóg na pasterzy Izraela, nie wypełnili swojego powołania. I to dokładnie widzimy właśnie w Ewangeliach. Nie? Faryzeusze, kapłani, uczeni w Piśmie, którzy teoretycznie powinni być dla ludu, tak naprawdę są dla siebie. I dbają przede wszystkim o swój własny interes. Natomiast zapowiadanym przez Boga takim ostatecznym, najlepszym, tak, tym idealnym może tak, wzorem pasterza dla Izraela miał być Mesjasz. I no, znajdziemy właśnie też w tym 34 rozdziale Ezechiela taką zapowiedź. I ustanowię nad nimi jednego pasterza, który je będzie pas, mego sługę Dawida. On je będzie pas, on będzie ich pasterzem. Czyli właśnie zapowiadany sługa Jahwe, ten przyszły król, sługa Dawid, będzie właśnie pasterzem nad całym Izraelem. I Jezus właśnie w całej Ewangelii Mateusza zostaje ukazany jako pasterz. Kiedy przybywają na przykład mędrcy ze wschodu, no to zostaje zacytowany im fragment odnośnie miejsca, gdzie miał urodzić się ten nowonarodzony król żydowski i otrzymują informację, czy tam pada to stwierdzenie, że w Betlejem, albowiem napisane jest Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejszym między księżątami, miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski, czyli będzie właśnie tym pasterzem nad Izraelem, tym pasterzem, którego pośle Bóg, aby był tym wodzem, był tym liderem dla całego Izraela. No i jeżeli byśmy sobie, jak będziemy też czytać później dalej Ewangelię Mateusza, wielokrotnie Jezus zostaje do tego pasterza przyrównany. Na przykład Jezus, jak mówi o sądzie nad owcami i kozłami, to mówi o sobie, że zasiądzie jako pasterz, który będzie rozdzielał owce od kozłów. Tak? A w scenie nawet pojmania Pana Jezusa, czy przed tym, czy zapowiedzi pojmania, Jezus mówi, że uderzą pasterza, a owce się rozproszą, więc tak jak mówię, Ewangelia Mateusza ukazuje Jezusa jako tego pasterza, który był zapowiedziany i dzięki
i który zaopiekuje się w końcu Bożym ludem, będzie tym, który będzie nim władał, ale będzie go prowadził, będzie go pasł w mocy Pana. Ok, czyli mamy powołanie 12 apostołów, przekazanie, byśmy powiedzieli, tej misji zwiastowania o Królestwie Bożym uczniom, przekazanie misji przez Jezusa uczniom. Teraz natomiast przejdziemy do ukazania mowy misyjnej, czy przeczytania sobie mowy misyjnej, zobaczenia, co w ramach, jakie treści się w niej mieszczą. I Jezus właśnie kieruje te słowa do uczniów, których wysyła w drogę, żeby zwiastowali Ewangelię. I znowu struktura jest podobna do tego fragmentu, który już dzisiaj omawialiśmy. Czyli znowu struktura koncentryczna. Znowu będziemy sobie omawiać tak, z takimi parami. Tak? Fragment A to i A1 to jest w zasadzie taka klamra. Początek mowy i zakończenie. Fragment B stanowi taką instrukcję dla wyruszających w drogę uczniów i też zapowiedź tego, że wśród tych ludzi, do których oni przyjdą, będą tacy, którzy ich orędzie przyjmą, ale również ci, którzy ich orędzie odrzucą. Natomiast w fragmencie B1 Jezus mówi o tych, którzy właśnie przyjmą ich i otrzymają w związku z tym pewną zapłatę. Tak? Nie tylko ich przyjmą, w sensie przyjmą ich naukę, ale wręcz wesprą ich w ich misji głoszenia, na przykład chociażby przez kubek zimnej wody, jak to jest tam określone. I nie utracą swojej zapłaty dzięki temu. Fragmenty C i C1. Prześladowanie i rozbicie rodzin, natomiast po drugiej stronie konieczność niesienia krzyża, zapowiedź prześladowań oraz wrogości ze strony najbliższych, ze strony rodziny, ze strony bliskich osób. I w środku będziemy mieć fragment D, który będzie takim wezwaniem skierowanym do uczniów, mianowicie wezwaniem do odwagi i śmiałego zwiastowania. Tak? Więc wysyła ich do zwiastowania i w tamtym centrum właśnie mówi, żeby uczynili to śmiało, pomimo tego, co ich w tej drodze spotka. Mają być nie bać się, ale właśnie zwiastować to, co on im nakazał. Ok, więc przyjrzyjmy się teraz tym znowu kolejnej parze. Więc mamy informację, że posłał 12, rozkazując im i mówiąc, a po drugiej stronie Jezus skończył wydawanie poleceń 12 uczniom swoim. Więc mamy rozpoczęcie mowy i zakończenie mowy. Co chciałbym zwrócić uwagę, to te sformułowania rozkazując im i ta mowa jest określona jako wydawanie poleceń. My tego nie znajdziemy w innych mowach, ale właśnie w tej jest to określone właśnie jako pewien nakaz, jako rozkaz i jest to takie rozporządzenie domagające się ze strony słuchaczy wykonania, więc Jezus mówi, macie to robić, to nie jest jakaś opcja, możecie, nie możecie, nie, to jest pewien nakaz, który wam daję, to jest misja, którą wam powierzę i którą macie wykonać w ramach swojej działalności, bycia uczniami również. Więc tak jak powiedziałem, funkcja klamry, te dwa fragmenty spełniają, ale też pokazanie właśnie, że to co tutaj się pojawi, to nie jest jakaś możliwość, ale właśnie coś, co Chrystus daje obligatoryjnie uczniom do wypełnienia. Teraz kolejne dwa fragmenty. Instrukcja dla wyruszających drogę, zapowiedź przyjęcia i odrzucenia ich orędzia i nagroda za przyjęcie. Więc mowa właśnie o tym, że niektórzy ich przyjmą, nawet przyjmą niektórzy ich pod ich własny dach, więc wejdą do domów. Więc w tym fragmencie pierwszym idea, że przyjdą do jakiegoś miasta i mają się zatrzymać w domu jakiejś osoby. Natomiast będą też tacy, którzy nie przyjmą, tak? I nie usłuchają słuch. Natomiast tutaj mamy informację, że kto przyjmuje ich, właśnie uczniów, przyjmuje samego
samego Jezusa i Ojca, Boga Ojca. Więc idea przyjęcia, tak? Przyjęcia uczniów zwiastujących. Mamy też informację o tym zabezpieczeniu, że oni nie mają brać ze sobą zabezpieczenia ani złota, ani srebra, ani miedzi, ani dwusukien, ani sandałów, albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. No i po drugiej stronie mamy właśnie mowę o tych, którzy ich przyjmują i wspierają ich, chociażby właśnie poprzez podanie im kubka zimnej wody i czynią to względem nich jako względem uczniów. No i ostatecznie jest mowa o jakimś momencie zapłaty, to, że oni też coś otrzymują, ci, którzy przyjmują uczniów, więc ci, którzy przyjmują ten pokój, Boże błogosławieństwo ma stąpić na dom, ale ci, którzy z kolei nie przyjęli w dzień sądu, będą mieli wręcz gorzej niż poganie, niż ziemia sodomska i gomorska. Natomiast po tej drugiej stronie mamy takie stwierdzenia, że otrzymają zapłatę, właśnie zapłata proroka, zapłata sprawiedliwego, nie stracą swojej zapłaty ci, którzy właśnie uczniów przyjmują. Okej, teraz robimy sobie inaczej niż zwykle, bo zwykle zaczynałem od tej strony, teraz sobie zacznijmy od tego. Więc tutaj akcent właśnie pada na ideę zapłaty, tak, że ci, którzy przyjmują, idea przyjęcia w A1, A2, przyjmują jako uczniów, to przyjmują właśnie Jezusa. Natomiast w elemencie B1 i B2 jest mowa o zapłacie właśnie dla tym, że otrzymają nagrodę za przyjęcie wysłanych do nazwiska misję zwiastowania uczniów. Natomiast jeżeli byśmy przeszli do omówienia tego fragmentu po tamtej stronie, to zauważylibyśmy, że można z nim wyszczególnić takie główne trzy części. Pierwsza to jest, Jezus mówi, dokąd mają iść, a gdzie z kolei mają nie iść. Tak? Więc mówi, że mają iść do Izraela, do owiec, które zginęły z domu Izraela, natomiast mają nie wkraczać na drogi pogan, nie mają iść do Samarytan. I mają właśnie głosić, że bliskie jest królestwo, tak? Że bliskie jest ta era, ta nowa era, którą zapowiadał w Biblii, że bliskie jest Boże panowanie. Natomiast po drugiej stronie, na samym końcu właśnie mamy ideę, że ci, którzy nie przyjmą, czyli te miasta Izraela, które nie przyjmą właśnie ich zwiastowania, będą miały gorzej w dzień sądu, kiedy właśnie to Królestwo Boże objawi się w pełni i przyjdzie Boży sąd, no to im będzie gorzej niż poganom, którzy żyli się w ziemi sodomskiej i gomorskiej, którzy stanowią niejako symbol pewnego skrajnego zepsucia i skrajnego grzechu w Starym Testamencie. I też de facto ten obraz jest wykorzystywany właśnie w ten sposób w Nowym. Więc tym miastom będzie gorzej niż tym miastom pogańskim, które wykazały się właśnie skrajną niemoralnością. Natomiast samym centrum właśnie wskazania są dla uczniów, co mają robić. Mają czynić do czego Jezus ich wyposażył, tak? Więc jest mowa o czynieniu tych różnych znaków, głoszeniu za pomocą czynów, tak? Natomiast właśnie nie mieli wziąć nic ze sobą, tylko co miało być też wyrazem właśnie ich zaufania w Bożą opatrzność, Bożą opiekę w drodze. No i tutaj moglibyśmy pokazać, że oni mieli coś dawać od siebie, tak? Że właśnie poprzez to, co otrzymali, ten autorytet, mieli dawać ludziom darmo, nie za pieniądze, tylko właśnie mieli to czynić dla innych, nie dla zysku. Natomiast w tym fragmencie, że kiedy wejdą pod dom czyjś, mają sprawdzić, czy dom jest godzien, i wtedy niech to właśnie mają udzielić tego swojego pokoju, tego Bożego błogosławieństwa również dla jego domowników. Więc znowu idea, że uczniowie dający coś innym. No i idea bycia godnym.
godzien jest robotnik wyżywienia, a ci będą godni właśnie tego pokoju. Wejście do domu jako pewne właśnie zabezpieczenie. Tak? Tam jest, była mowa o wyżywieniu, natomiast tutaj mowa jest w ogóle o przebywaniu w jakimś domostwie, czyli w domyśle właśnie zabezpieczeniu na okres przebywania w jakimś mieście. No i fragment w 11 wersecie i 14 to jest właśnie mowa o tym, że jak wejdziecie do jakiegoś miasta, pozostańcie tam w tym domu, natomiast tu, jeżeli by was nie przyjął i nie słuchał, zauważy, wychodząc z domu lub miasta onego, strząśnijcie proch z nóg jego. Więc tam było wejście pod dach, więc niejako pewien wspólny udział czy bliskość z mieszkańcami. Natomiast tu gest strząśnięcia prochu z nóg, taki wyraz, że uczniowie odcinają się od wszelkiego kontaktu, czy jakby to określić, odcinają się od tych ludzi, u których byli, nie? Ich postaw. Ich postaw, tak, że nie mają z nimi nic wspólnego, tak. To jest taki symboliczny wymiar tego gestu, nie? Więc tak jak powiedziałem, dwa fragmenty mówiące o tym, że uczniowie dający coś, tak? Od uczniów pochodzi coś pozytywnego dla ludzi od Boga, natomiast w tych fragmentach przyjście do jakiegoś miasta i to opuszczenie go i w tym geście właśnie, że mieli ukazać, że nie mają z nimi już nic wspólnego. Więc to są te właśnie wskazania dla wyruszających w drogę uczniów. I te wskazania pokazują jednoznacznie, że mają iść. Wiedzą już, gdzie mają iść i wiedzą też z tych słów, że no nie wszędzie przyjmą ich z otwartymi ramionami. Nie wszędzie doświadczą właśnie takiego otwartej postawy, ale doświadczą wielokrotnie odrzucenia, tak? Że nie będą chcieli ludzie słuchać ich zwiastowania, nie będą chcieli usłuchać ich słów, nie będą chcieli odpowiedzieć w sposób właściwy na ich poselstwo. No i więc uczniowie już przynajmniej teraz wiedzą, w co się pakują idąc w drogę, tak? Że będą tacy, którzy przyjmą, ale będą też tacy, którzy ich odrzucą. I w pierwszej kolejności właśnie mają iść do owiec, które w sumie tylko i na tym etapie tylko i wyłącznie do owiec z domu Izraela. Okej. Więc w ramach tej warstwy mamy określone zadanie uczniów, właśnie głoszenie Ewangelii słowem i za pomocą cudownych znaków. I zwiastowanie Ewangelii jest ukazane tutaj jako coś, za co nie należy im się jakieś wynagrodzenie, tak? Coś, za co mieliby pozyskać jakieś majątki ludzi, ale też mówi, że wyjątkiem stanowi zapłata w formie zabezpieczenia podstawowych potrzeb, czyli właśnie zabezpieczenia w drodze, w formie pokarmu, jakiegoś schronienia, które to mają zapewnić ludzie, jak to Jezus określa, ludzie godni, którzy ich przyjmą pod swój dach. Myślę, że do tego wątku. To przyjmie proroka jako proroka, a zapłatę proroka otrzyma. Są ciekawe ilustracje w Starym Testamencie. Taki Eliasz poszedł do wdowy Sary, Eliasz prorok, poszedł do jakiegoś domu, nie? I teraz ona miała resztkę mąki, resztkę oliwy, myślała, że sobie to zrobi, da sobie, zje sama z synem i koniec, nie? I Eliasz mówi, przychodzi Eliasz do tego domu i teraz oni otrzymują zapłatę proroka. Ale tam jest ciekawie, bo popisane, że Eliasz mówi, zrób tak jak mówiłeś, ale przynieś najpierw mi. Najpierw mi. Ja sobie zjem, a później wy przynajmniej sobie synowi. Tak. Ona dokładnie tak zrobiła. I zapłatę proroka otrzymała. Po prostu. Nie, to jest taka, bo takie słowo jest. To przyjmuje proroka jako proroka, zapłatę proroka otrzymuje. Gdyby nie. Tu ja mówię Eliasz, jeden przykład, a Eliasz i Zeusz. Wielokrotnie były takie. Jezus sięga po prostu do tych idei, tak, które już były znane, nie? Właśnie ze Starego Testamentu. Więc między innymi ta zapłata proroka. To w sumie
Kto mnie przyjmuje, znaczy was przyjmuje, mnie przyjmuje, no dokładnie, nie? No i mamy też zapowiedź właśnie różnej odpowiedzi ludzi. Jedni przyjmą, drudzy odrzucą poselstwo zwiastujących uczniów. O, okej. Okay. To zmierzamy coraz bardziej do tego naszego środka, do tego naszego centrum mowy misyjnej. Teraz będziemy mieli o prześladowaniach i rozbiciu rodzin. Zapowiedź właśnie prześladowań wrogości ze strony bliskich po drugiej stronie. Więc mamy tam zapowiedź, że wyda na śmierć brat, brata i ojciec syna, bo powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć w elemencie C. Natomiast po drugiej stronie Jezus mówi właśnie, że przyszedł nie po to, żeby przynieść pokój, nie po to, żeby już teraz zapanowała taka idealna harmonia między ludźmi, ustanie wrogości, ale wręcz przeciwnie. Jezus zapowiada, że wręcz z jego powodu na świecie pojawi się, jak to określa, miecz, tak? Jakaś wrogość, jakieś prześladowanie, jakaś wręcz agresja, tak? Rozdwojenie, nie? Wynikające, ta agresja wynikająca właśnie z rozdwojenia w rodzinie. I Jezus właśnie mówi, że również to będzie miejsce miało w rodzinach, ponieważ domownicy, nie wszyscy Jego przyjmą jako Mesjasza, nie wszyscy za Nim pójdą, a to niestety będzie wiązało się z pewnymi konfliktami wewnątrz rodzin, pewnymi konfliktami, byśmy powiedzieli, interesu rodziny, a interesu królestwa. Więc mamy tą ideę pewnej wrogości, tak, że bliscy będą wydawać, ale też Jezus mówi, że powstanie rozdwojenie w domach z powodu Jego osoby. Mowa jest też o daniu świadectwa przed innymi, że uczniowie będą stawani przed sądami, przed jakimiś namiestnikami, królami i będą w tym momencie zobligowani, żeby dać świadectwo innym, kim są, za kim idą, kim jest dla nich Jezus, tak? Co głoszą. I też Jezus mówi, że kto właśnie w tym wszystkim, w tym momencie próby właśnie wytrwa do końca, ten, jak to określa Jezus, będzie zbawiony, otrzyma życie wieczne. I podobna idea się pojawia właśnie na tych krańcach tego drugiego fragmentu, że każdy, kto wyzna przed ludźmi i Jezus wyzna go przed Ojcem, ale kto by się zaparł przed ludźmi takiego właśnie się zaprze również Jezus przed Ojcem, który jest w niebie. Natomiast na końcu, kto stara się zachować życie, tak, ten w obliczu tego strachu, nie daje tego świadectwa, ale właśnie nie daje świadectwa prawdzie, tylko gdzieś tam szuka ucieczki, no to się okazuje być właśnie tym, który traci życie. Natomiast ten, który jest skłonny to swoje życie tu i teraz stracić, ostatecznie życie znajdzie zbawienie, więc te idee tutaj znowu się nam dopełniają, pojawiają w jednym i w drugim. Jezus zapowiada również, że te prześladowania będą miały pewien określony wymiar, że będą wydawani sądom, będą biczowani, czyli doświadczą właśnie wrogości, nienawiści ze strony innych ludzi, doświadczą prześladowań, czyli coś, co będzie miało negatywny skutek właśnie na uczniów, tak, wrogość. Natomiast w drugim fragmencie wręcz mówi o tym, że kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Więc znowu krzyż jako narzędzie, którym został, czy miejsce, na którym umarł Pan Jezus, który doświadczył męki i śmierci, no to znowu właśnie, że czegoś podobnego doświadczą właśnie w swej drodze uczniowie. Jeżeli chodzi o strukturę tego pierwszego fragmentu, czy elementu C, to pojawiają nam się takie ciekawe idee. Jezus, wysyłając ich, mówi tak,
Wysyłam was jak owce między wilki, bądźcie wtedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. To są takie metafory, których Jezus używa względem uczniów, ale co znowu się kryje pod tymi obrazami? Nie? Owce i wilki, no raczej się nie lubią, nie? Raczej w sposób naturalny, jak pasterz by posłał owce, żeby były między wilkami, no to musi się liczyć z tym, że te owce zbyt długo nie pożyją, ponieważ wilki w sposób naturalny będą starały się te owce rozszarpać. Tak? Więc idea jakiejś wrogości, w zasadzie w tym się kryje właśnie również ta idea, że oni doświadczą wręcz fizycznych prześladowań, a być może nawet śmierci ze strony ludzi, do których posyła ich Jezus. Ale są też właśnie wezwania, by być roztropnymi jak węże i niewinni jak gołębice. Więc tak jak powiedziałem, owce pośród wilków to chrześcijanie właśnie, obraz chrześcijan pośród prześladowców. Doświadczą nie tylko odrzucenia, ale również przemocy. Natomiast obraz tych węży i gołębic jest bardzo, bardzo ciekawy, bo wąż raczej nam nie kojarzy się zbyt pozytywnie w kontekście Pisma Świętego, raczej z jakimś zwodzicielem, właśnie bardziej w kontekście tych pierwszych rozdziałów z Księgi Rodzaju, którym jest kusicielem, w którym zwodzi, który jest kłamcą, tak? A raczej byśmy chyba nie chcieli, żeby... Raczej byśmy nie podejrzewali Jezusa, że chciałby, aby tacy byli Jego uczniowie. Dlatego Jezus jakby wyszczególnia pewną określoną cechę węża, którą uczniowie mają naśladować. Mianowicie jest nią roztropność. Pewna umiejętność przewidywania, tak? Jeżeli uczniowie wiedzieliby, że w danym mieście już są prześladowania i w zasadzie wejście do danego miasta wiązałoby się z tym, że od razu będą schwytani i w zasadzie w ogóle ich misja nie przyniesie żadnego skutku, no to mają być na tyle mądrzy, żeby wiedzieć, no to nie jest w tym momencie chyba dobry czas i miejsce, żeby tam ewangelizować. Jednak to, co warto tutaj zaznaczyć, że w tym wszystkim nie chodzi o ucieczkę przed cierpieniem. W tym wszystkim właśnie nie chodzi o to, żeby uciekać z powodu strachu, ale powiedzcie mi, czy Jezus sam nie oddalał się wielokrotnie z jakiegoś miejsca, gdzie go tam chcieli? On nie szedł w zaparte, w konfrontację, ale wiedział, że jeżeli tam okazywali względem niego wrogość, odchodził z tego miejsca i szedł dalej. Tak, też spuścili na koszu tam w którymś momencie. Dokładnie, nie? Więc to nie chodzi o ucieczkę z powodu strachu i obawą przed prześladowaniem, ale to jest wyjście z tej sytuacji, aby móc dalej kontynuować swoją misję, tak samo jak Jezus, nie? To też uciekł, tak. Więc przy różnych okazjach, ale między innymi, kiedy chcieli go zabić. Więc ten obraz węży, który mamy naśladować jako uczniowie, to jest właśnie wąż jako symbol roztropności, czyli abyśmy potrafili trafnie ocenić niebezpieczeństwo, tak, zagrożenie i nie pchać się tam, gdzie to z góry jest skazane na porażkę. Z kolei gołębica, symbol niewinności, czystości, prostoty, szczerości, jako niewinni właśnie uczniowie jako niewinni powinni być gotowi, aby cierpieć, ale też dać świadectwo właśnie prawdzie. Czyli nie zaprzeć się, ale w szczerości, w prawdzie, w prostocie powiedzieć, kim są, do kogo należą i wypełnić swoje powołanie. Natomiast ciekawe właśnie, że Jezus zapewnia uczniów, że zostaną wsparci mocą z góry. Mianowicie zostanie im dany Duch Święty, aby im też właśnie pomóc odpowiedzieć w tym momencie próby. A ciekawe jest, że właśnie Duch Święty zostaje w Ewangelii na samym początku ukazany jako gołębica w scenie chrztu. Więc niewinność, szczerość, czyli cierpienie niewinnie, ale też gotowość do dania takiego szczerego, prawdziwego świadectwa, kim są i komu służą. Czyli byśmy podkreślili, bycie jak wąż i gołębica to ani brawura, czyli wchodzenia w miejsca, gdzie wiadomo, że to jest skazane na porażkę, ale też nie jest to tchórzostwo, tak? Więc nie w momencie, kiedy już jesteśmy postawieni przed
przed koniecznością dania tego świadectwa nie uciekamy, ale w szczerości właśnie mówimy, kim jesteśmy jako uczniowie. Okej. W tym fragmencie, jak Jezus właśnie posyła do tych miast i mówi o tych prześladowaniach, które ich spotkają, i właśnie mówi też, że jak będą prześladowani w jakich mieście, to mają uciekać. I mówi takie stwierdzenie, że nie zdążą obejść miast Izraela, aż Syn Człowieczy przyjdzie. I to też jest takie, mi się wydaje, wyrażenie, które nam się gdzieś tam... Trudno nam się sobie to gdzieś tam w tej całej układance umieścić. No bo raczej w Ewangeliach przyjście Syna Człowieczego z czym jest związane? Co to jest przyjście Syna Człowieczego? Nie zdążycie obejść miast... Paruzji. Ja to jest ciekawostka. Większość przykładów ma nie zdążycie obejść miast Izraela. Natomiast nie ma tego obejść w oryginale i na przykład w przekładzie dosłownym czytamy. Gdyby was natomiast prześladowali w jednym mieście, uciekajcie do drugiego, bo zapewniam was, zanim skończycie miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Co to znaczy, zanim skończycie? Ale bardzo ciekawe. Mamy jeszcze jedną obserwację, bo te instrukcje dawane apostołom mają jakby dwie skale. W jednej i bierzcie trzosa, idźcie godzin robotnik, tak jakby idą w przyjazne okolice, do przyjaznych ludzi. I rzeczywiście, przed śmiercią Pana Jezusa oni głosili, nie spotykali się z taką jawną wrogością. Więc wydaje mi się, że ten drugi fragment, kiedy każe uciekać z miasta do miasta, jeszcze tam jest fraza, kto wytrwa do końca będzie zbawiony, która później się pojawia w mowie eschatologicznej właśnie Pana Jezusa. Więc wydaje się, że ta instrukcja, mając za wymiar teraźniejszy i sięgający gdzieś dalej, na całą misję Kościoła, nie? Bo wkrótce Pan Jezus powie uczniom po swoim zmartwychwstaniu, nie, idźcie tylko do owiec domu Izraela, ale będziecie mi świadkami tu, w Jerozolimie, w Samarii, aż do najodleglejszego miejsca na świecie. Więc wydaje mi się, że taka mowa prorocza, która coś mówi bezpośrednio do uczniów, ale jednocześnie ma jakieś takie przesłanie dla Kościoła w szerszym tego słowa znaczeniu. I w tym momencie to obejście, nie ma czasu, żeby o tym podyskutować szerzej, ale to obejście, nie zdążycie jako skończyć. Co to znaczy skończyć? No naprawdę ciekawe. Zanim skończycie miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Nie? Zanim skończycie miasta Izraela. Okej, ale na pewno, jeżeli czytamy właśnie takie przekłady, w których pojawia się właśnie to stwierdzenie, zanim zdążycie obejść, no to tych miast Izraela aż tyle nie było, żeby nie móc po kolei wszystkich gdzieś tam odwiedzić, zwiastując Ewangelię, a... Aha. Ale to, że nie zdążycie we wszystkich doświadczyć prześladowań chyba w tym momencie. Chodzi o miasta diaspory. Miasta Izraela raczej... Już mamy zupełnie inny rodzaj. Ale widać jak uciekamy jakby od tego, jak zrozumieć, znaczy szukamy tych dróg, tak? Jak zrozumieć ten fragment, żeby on miał faktycznie jakieś sensowne, znaczy prawdziwe znaczenie, tak? Bo... Tak jak powiedziałem, obejście miast, no nie wiązałoby się z nie wiadomo jak... Wiadomo, no to jakiś tam okres czasu by uczniowie potrzebowali, wspólnota uczniów, żeby zwiastować w całym Izraelu Ewangelię, poselstwo. Ale jednak no, żyjemy już prawie 2000 lat od śmierci Jezusa i no, do tego czasu to już spokojnie by zdążyli. Więc pytanie, albo jeszcze nie obeszli... Albo może faktycznie... Albo nie skończyliśmy. I właśnie, więc co to może oznaczać? Ale niewątpliwie w Ewangelii Mateusza to określenie przyjście Syna Człowieczego oznacza przyjście w chwale Jezusa w obecności Jego aniołów. Czyli oznacza po prostu paruzję, jak tutaj już to wybrzmiało. Ale z drugiej strony obecność Chrystusa w chwale rozciąga się w Ewangeliach, i to dobrze jest ukazane właśnie w Ewangelii Mateusza, że rozciąga się od czasu zmartwychwstania
do okresu paruzji. Co ciekawe, właśnie w czasie zmartwychwstania Jezus ukazał się pośród aniołów. Tak? Byli tam jako zwiastujący jego powstanie z martwych, tym, którzy przychodzą do grobu. No i ta obecność się właśnie rozciąga aż do czasu paruzji, ponieważ Jezus w Ewangelii właśnie mówi, że jest z wami, jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Więc ta obecność Chrystusa w chwale w zasadzie już jest od czasu zmartwychwstania, a do tego czasu najprawdopodobniej nie zdążyli obejść wszystkich miast Izraela. Więc być może Jezus tutaj w tym fragmencie bardziej już zapowiada właśnie swoje zmartwychwstanie niż paruzję. Tą obecność w chwale rozciągającą się od zmartwychwstania do paruzji. Okej, okay, ale... Możemy jeszcze zwrócić uwagę na to, że Pan to kieruje do Izraelitów i do ich miast. Uczniowie mieli iść do Izraela, tak, do miast na obszarze Izraela. Tak, także zgadza my się. W tym nie mamy jakoś udziału, prawda? To też zaraz o tym powiem, o tej kwestii zakresu misji, tak? Bo oni byli faktycznie rozesłani do całego Izraela po prostu, a nie do pogan, a my troszeczkę mamy inny zakres obowiązków. Natomiast zaraz do tego dojdziemy. I ja mam taką sugestię, w zasadzie też Krzysiu tutaj mnie w tym wsparł, jeżeli tam faktycznie nie ma tego określenia obejść, to po prostu możliwe, że wypowiedź Pana Jezusa, właśnie to nie zdążycie obejść miast Izraela, więc w tym momencie już tego obejść by nie było, aż ten człowiek przyjdzie, wyraża po prostu ideę, że zawsze będzie gdzie zwiastować Ewangelię, aż do czasu powrotu Jezusa. Więc to jest takie pamięta... Izraelitów. Również Izraelitów też. No. Tak, będzie zwiastować Ewangelię w miastach izraelskich, wśród narodu żydowskiego. Zgadza się. Więc to, co nam się czasem kłóci, to może być po prostu zwyczajne wyrażenie, zawsze będziecie mieli, uciekajcie stamtąd, bo zawsze będzie i tak miejsce, gdzie będzie mogła być zwiastowa. Tak, to otwiera troszeczkę szerzej patrzenia na te wersy. Trudne wersy, powiedzmy. Tak, dlatego my szukamy rozwiązań, szukamy odpowiedzi właśnie, jak go rozumieć. No? Okej, okay. Więc... W tym drugim fragmencie, w sumie nie omówiłem tej struktury tak bardzo szczegółowo, a może szkoda, ale już nie będę wracał do tamtego slajdu. Natomiast niewątpliwie dwie takie idee się pojawiają jeszcze w tym, w tych prześladowaniach, że kiedy zostaną wydani tam, żeby dać świadectwo, to Jezus mówi coś takiego, kto wytrwa do końca będzie zbawiony, czyli będzie to moment pewnej próby, przed którą staną uczniowie, której będą mieli wytrwać, ale z drugiej strony Jezus mówi, że w tym wszystkim nie zostaną właśnie sami, że zostaną wsparci przez Bożą obecność, przez Bożą pomoc ze strony Ducha Świętego, który im da po prostu słowa, w jaki sposób mają to świadectwo dane. Będzie im dane, co mają mówić. Więc z jednej strony jest to próba, ale próba, w której uczniowie nie zostają sami, ale są wsparci właśnie przez Boga Ojca. Więc ta postawa tych uczniów jako wężu, jako roztropnych właśnie się wyraża w tym, że mają uciekać w momencie z danego miasta, kiedy są w nim prześladowani, kiedy grozi im utrata życia. No i teraz ten drugi fragment, początkowy dwa wersety i ten ostatni, wyraża właśnie tą ideę pewnej postawy, tak? Postawy uczniów jako tych, którzy staną przed próbą wyznania bądź zaparcia się Jezusa w momencie, kiedy będą stawać tam przed tymi właśnie sądami, żeby dać świadectwo. Natomiast Jezus właśnie mówi, że jeżeli się zaprą, no to On się też ich zaprze. Natomiast ci, którzy będą mówili wprost, kim są właśnie i nie zaprą się Jezusa, również On się ich nie zaprze i
tej sentencji Nadoja właśnie również się to pojawia, że jeżeli ktoś będzie próbował swoje życie zachować, tak, czyli będzie się bał utraty swojego życia tu i teraz, no to również musi się liczyć z tym, że ostatecznie nie otrzyma życia, ale to życie w wymiarze ostatecznym straci, nie? W wymiarze wiecznym. Okej, okay. Natomiast te sentencje czy fragmenty BB1 mówią o właśnie tej wrogości wewnątrz czy tego, co się będzie działo w ramach już tego środowiska najbliższego, w ramach domów. Więc mówi, że właśnie nie przyniósł tego pokoju, ale w ramach tego, jak ktoś się opowie za nim, no to będzie być może musiał właśnie doświadczyć tego poróżnienia się ze swoim ojcem, z matką, z teściową. I inni, którzy teoretycznie powinni być mu bliscy, staną się wrogami, tak? Będą doświadczać ze strony ich wrogości. Natomiast B1 Jezus mówi, że kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien, i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Więc Jezus mówi, że będziemy, czy w ogóle uczniowie będą postawieni przed taką koniecznością wyboru, kogo bardziej, tak? Kogo bardziej miłują, kogo, za kim bardziej będą skłonni iść, względem kogo będą bardziej posłuszni, czy względem rodziny, czy względem Pana Jezusa. No i tu jest takie zestawienie: ojciec, matka, syn, córka. A tutaj nagle nam się pojawia jakaś idea krzyża. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną. Więc tak, czym jest ten krzyż? Wiecie, bardzo często w ramach takiej jakiejś literatury pobożnościowej krzyż bardzo często jest przedstawiany po prostu jako ogólne cierpienie, którego doświadczamy jako ludzie. Od choroby przez wszystkie możliwe inne sytuacje przykre w naszym życiu. Ale czym jest krzyż, o którym mówi tutaj Chrystus? Jak wy odczytujecie te słowa? Konsekwencje wynikające z pójścia za Jezusem. Mm-hmm. Takie rozrywające więzy, takie najbliższe, można powiedzieć. Nie? Mm-hmm. Więc trzeba być gotowym po prostu na takie historie, na takie sytuacje. Czy jakieś doświadczenie wrogości właśnie przyszło? Mm-hmm. To jest istotne, bo wrogu ze strony wroga to jest... Czy innymi słowy, wziąć krzyż to jest przyjąć pewne konsekwencje stania się uczniem, przyjąć pewną gotowość na siebie właśnie doświadczenia. Jakkolwiek bolesne, wrogości. Tak. Jakkolwiek bolesne, nie? Mhm. Pani komentarz daje ten dosłowny przekład w tym temacie. A możesz przeczytać? Mhm. Jak już. Krzyż oznacza utratę życia, a niewygody związane z naśladowaniem Jezusa. Jest to pierwsza wzmianka o krzyżu w Mateusza. Skazańcy nieśli własny krzyż. Okej. Okay. Czyli właśnie taka gotowość do że nawet będą skłonni utracić swoje życie. Więc moja taka sugestia, że tak patrząc, w jaki sposób są sformułowane te myśli wcześniej, kto miłuje ojca albo matkę, kto miłuje syna albo córkę, to tutaj w zasadzie pod tym stwierdzeniem można by było powiedzieć tak: kto miłuje bardziej siebie, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. My jakby nasze życie, nasza wygoda nie może być ważniejsza od pójścia za Chrystusem. Więc ta idea krzyża jako gotowości do poniesienia śmierci może mieć to wymiar właśnie taki bardzo dosłowny. Czyli poniesienia cierpienia i nawet utraty życia. Ale tak na dobrą sprawę właśnie miłowanie siebie bardziej niż Chrystusa wyraża się też w jakichś określonych postawach naszego życia, nie? Że w jakimś sensie ten krzyż tutaj wyraża pewną śmierć dla samych siebie, nie? A życie dla Chrystusa. Nie? Więc Jezus jako ten, który powinien być centrum naszego życia, czasem przyrównuje, że kiedy doświadczamy właśnie, czy kiedy słyszymy Ewangelię, kiedy ją przyjmujemy,
to powinien się dokonać taki przewrót kopernikański w naszym życiu. O ile wcześniej my byliśmy w centrum naszego życia, wszystko krążyło wokół nas, to od momentu, kiedy właśnie Chrystus nas powołuje, odpowiadamy Jego powołaniu tak, no to On powinien być centrum, wokół którego krąży całe nasze życie i którym jest ważniejszy niż nasze dobro, tak w naszym zrozumieniu, nasze dobro i to, co nam się podoba, nie? Jaki jest plan w naszym ujęciu dla naszego życia. On powinien być centrum, On powinien być najważniejszy i jeżeli tak nie jest, to Jezus mówi, że taki ktoś, do którego On jest najważniejszy, nie jest Go godzien. Jezus ma być na pierwszym miejscu. No i dochodzimy do centrum. Jeszcze tą warstwę trzecią podsumowujemy sobie, tak? Zwiastujący doświadczą nie tylko odrzucenia, ale również prześladowań, w tym ze strony najbliższych. Jezus wzywa do roztropności, ale też wytrwania w obliczu próby i zapewnia nas o Bożym wsparciu ze strony Ducha Świętego. I tutaj może zabrakło właśnie też tego, że Jezus ma być najważniejszym w naszym życiu. Więc ta gotowość przyjęcia krzyża jako gotowość do tego, aby On był ważniejszy również niż my sami, że jesteśmy, nie kochamy już tak bardzo siebie, jak kochamy Chrystusa. No i centrum. Coś się nam wyłączyło. Jest? Ok. No i dochodzimy do centrum naszej całej sekcji, czy sekwencji centralnej Ewangelii, sekcji B. Czyli taki najważniejszy fragment tej dużej, dużej sekcji od rozdziału 5 do 13. Co będzie się starał nam przekazać. No tak ogólnie to określenie jako wezwanie do odwagi i śmiałego zwiastowania. Chciałbym, żebyśmy ten fragment akurat przeczytali w całości. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. Jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników, przeto nie bójcie się ich. Albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia, a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może duszę i ciało zniszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch rubli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się. Jesteście więcej warci niż wiele wróbli. A więc mieliśmy w tych pierwszych warstwach, tak? Pójdziecie, ale jedni was przyjmą, drudzy was odrzucą. W warstwie drugiej ci, którzy was odrzucą, nawet może będą was prześladować i może nawet będziecie musieli poniesiecie z ich rąk śmierć. Ale w centrum całej mowy misyjnej są słowa tak na dobrą sprawę to są słowa wezwania do odwagi i śmiałego zwiastowania, ale wynikające z pewnych określonych rzeczy. Mianowicie Jezus zaczyna od takiego stwierdzenia, że nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. Jezus mówi coś takiego. Doświadczycie tego, jeżeli jesteście moimi uczniami, jeżeli jesteście moimi sługami, a jestem waszym panem, to doświadczycie w swojej drodze właśnie tego, czego ja doświadczam. Ja doświadczę tego jako pierwszy. Wy doświadczycie tego samego. I wymienia nawet tutaj określoną taką sytuację, o której już dzisiaj czytaliśmy. Jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników. Jeżeli mnie odrzucają, to możecie mieć pewność, że i was będą tacy, którzy i was odrzucą. Ale pamiętajcie, ja doświadczam tego wraz z wami, tak? jako wasz Pan.
Jezus właśnie zachęca do odwagi. Nie bójcie się. I później stwierdza coś takiego. Nie bójcie się, albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Bardzo takie, wiecie, enigmatyczne, bardzo tajemnicze stwierdzenie, ale o co tutaj może chodzić? Nie ma nic ukrytego, nie ma, co by nie miało być ujawnione. Nic tajnego, co by nie miało, o czym by się dowiedzieć nie miano. Jezus mówi, prawda ostatecznie zwycięży, ale wyjdzie na jaw, tak? Dziś wy będziecie doświadczać różnych rzeczy, a nawet was oskarżą o nie wiadomo co. Będą szkalować was, doświadczycie najróżniejszych fałszywych oskarżeń, fałszywych opinii na wasz temat i tak dalej. Więc nazwę was właśnie Belzebubem, co wiadomo, że jest fałszywym oskarżeniem. Ale ostatecznie Bóg pokaże, kim jesteście, więc ta prawda zostanie ujawniona w czasie wyznaczonym przez Boga. Nie bójcie się ich, prawda wyjdzie na jaw. Ci, którzy was szkalowali, zostanie ukazane ich kłamstwo i Bóg pokaże właśnie, kim jesteście. Więc prawda wyjdzie na jaw. Natomiast po drugiej stronie mamy inne wezwanie od tego 28 wersetu. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Więc Jezus mówi, nie bójcie się tych, którzy was prześladują w wymiarze tym fizycznym, ale bójcie się raczej tego, który ma władzę nad życiem i śmiercią i może i ma władzę osądzić człowieka. Tak? Czyli bójcie się raczej Boga. Boga Wszechmogącego. Z Nim powinniście się liczyć. Nie z tymi, którzy was chcą nam wam życie odebrać, ale z tym, który ma, który jest sędzią, który też będzie właśnie tamtych karał, tak? Za to, co wam robią. Więc z jednej strony Bóg, który ostatecznie wszystko ujawni, ale też, który jest właśnie sędzią i bez którego woli nic się nie dzieje, czyli Bóg jako ten, który sprawuje pełną kontrolę nad wszystkimi sytuacjami, w której uczniowie będą mieli, w której będą stawać. Więc mówi coś takiego Pan Jezus, a jednak może jeszcze tylko powiem tak. Jezus używa tutaj takiego obrazu. Zaczynając od takiego pytania, czy nie sprzedają za grosz 2 rubli? Czyli mówi coś takiego, czy nie sprzedają tanio takich, takich ptaszków tam gdzieś 2 rubli za 1 grosz, czyli za bardzo tanie pieniądze. Ale pomimo to, że one są takie tanie i w sumie mało wartościowe, to ani jeden z nich nie spada na ziemię bez woli Ojca. Wszystko jest pod jego kontrolą. Ani jeden z nich nie spada zupełnie przypadkowo. Bóg sprawuje wszystko, nad wszystkim kontrolę. I Pan Jezus mówi, że nawet wasze włosy, ilość waszych włosów na głowie, Bóg nad wszystkim czuwa, spokojnie. Wy nie wiecie, ile macie włosów, ale Bóg to wszystko wie. Bóg wszystko ma pod swoją pieczą, ma pod swoją kontrolą. Dlatego nie bójcie się, bo jesteście warci więcej niż wiele rubli. Jeżeli Bóg się troszczy o nich i nic się nie dzieje bez jego wiedzy, bez jego woli, to tym bardziej w stosunku do was możecie być pewni, że Bóg sprawuje pewną kontrolę. Więc wszystko zostanie ujawnione spokojnie, prawda wyjdzie na jaw, ale też Bóg właśnie ma kontrolę nad wszystkim. Dlatego nie bójcie się ich. Więc w centrum tego całego układu właśnie jest ta idea woli Ojca jako tego, który sprawuje nad wszystkim kontrolę. Natomiast między tymi 2 fragmentami, które sobie teraz omówiliśmy, tymi sentencjami, mamy sentencję w wersecie 27. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia, a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. Więc Jezus mówi...
w obliczu tych wszystkich rzeczy, które was spotkają, macie się nie bać, ale robić po prostu swoje. Idźcie i głoście to, co wam mówię, idźcie to, co wam nakazałem. I tu jest takie stwierdzenie, że Jezus coś mówi w ciemności, więc można tutaj rozumieć to jako coś niejawnego, tak? Słyszą od niego po pewnych rzeczach na ucho, ale mają iść i opowiadać w świetle dnia i głosić to na dachach. Pytanie co? Co Jezus mówił w cichości do nich, w tajemnicy, a potem mieli ogłaszać całemu światu? Co stanowi sedno zwiastowania uczniów, sedno zwiastowania Królestwa, o czym właśnie mieli wcześniej tylko zasłyszane od Jezusa, ale mieli później pójść i ogłosić całemu światu? Między innymi to, kim jest Jezus. Dokładnie. To, kim jest Jezus, to, dlaczego przyszedł. Zapewne pamiętacie o takich sytuacjach, jak Jezus właśnie zapowiada swoją śmierć i zapowiada swoje zmartwychwstanie, czy nawet jak schodzą z góry po przemienieniu i mówi, że on zostanie zabity, ale nikomu nie mówcie, aż Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie. I właśnie osoba Jezusa, osoba Chrystusa, jego misja, jego osoba jest sednem zwiastowania Kościoła, o którym to, co słyszeli w ciemności, teraz mają iść na cały świat, rozpowiadać o nim, o tym, co uczynił na dachach, w świetle dnia. Oni są, jak też pamiętamy skazanie na górze, są światłością, są światłością świata i mają właśnie wypełniać te swoje powołanie jako światłości świata przez rozgłaszanie właśnie poselstwa o Królestwie, o Jezusie, pomimo różnych doświadczeń, które ich w tej drodze spotkają. Więc mamy w zasadzie mowę misyjną omówioną. Jeszcze takie tylko podsumowanie znaczenia powołania 12. Działalność misyjna Jezusa, to co właśnie czytamy na rozpoczęciu tej całej sekwencji, przechodzi w działalność misyjną uczniów. Niejako Jezus przekazuje właśnie swoją misję zwiastowania innym. Już nie tylko On jest tym zwiastującym, ale również Jego uczniowie. Misja Jezusa zostaje ukazana zatem jako pierwsza i stanowi pewien wzór i model dla misji Kościoła. To jak Jezus, co Jezus robi, tak mają również czynić Jego uczniowie. Natomiast w tym fragmencie o mowie misyjnej i powołaniu apostołów jest tylko wyłącznie informacja o ich rozesłaniu. W innych Ewangeliach, na przykład Łukasza, jak też wracają, opowiadają o tym wszystkim, co doświadczyli w drodze, że demony faktycznie są im posłuszne. Mateusz nie czyni tego, nie daje nam tej informacji, jak oni wracają. A to ma najprawdopodobniej sprawić właśnie takie wrażenie, że ta misja zwiastowania, która została dana 12, trwa tak na dobrą sprawę, nie dotyczyła tylko jakiegoś krótkiego okresu, ale trwa tak na dobrą sprawę aż do dzisiaj. I to, co Chrystus mówił właśnie do nich, mówi dzisiaj do wszystkich uczniów jako swoich przedstawicieli, których wysyła na cały świat, aby głosili Jego orędzie, aby byli światłością dla świata. Mowa misyjna stanowi opis tego, czym powinna właśnie zajmować się wspólnota uczniów w trakcie trwania ery Kościoła, mianowicie mają zwiastować Ewangelię. Różnica między tym, co Jezus kierował do uczniów, tych 12, a tym, co należy do nas, właśnie dotyczy zakresu misji. Okres przedpaschalny, czyli przed śmiercią Jezusa, dotyczył tylko i wyłącznie właśnie, ta misja była skierowana tylko i wyłącznie do Izraela, ale kiedy Izrael odrzucił swojego Mesjasza, przynajmniej część Izraela odrzuciła, to od tego czasu właśnie w tym okresie popaschalnym misja uczniów skierowana jest już nie tylko do jednego, ale do wszystkich narodów, do wszystkich plemion ziemi, do ludzi wszystkich narodowości i języków.
Więc w ramach tego powołania 12 i mowy misyjnej mamy zapowiedź też doświadczenia tego, co doświadczył Pan Jezus. Więc Jezus przekazuje swoją misję, ale też zapewnia, zapowiada, że doświadczą właśnie tego, co On doświadcza. I te słowa mowy misyjnej, właśnie gdzie Jezus mówi o tym, czego doświadczą uczniowie, w zasadzie jest bardzo zbieżne z tym, co później Jezus mówi, kiedy ostatni raz zapowiada właśnie swoją śmierć i zmartwychwstanie. Właśnie używa tego samego słownictwa, że zostanie wydany, że zostanie wydany na ubiczowanie, wyśmiane, no i będzie wydany na ukrzyżowanie. Więc tam właśnie to jest słownictwo krzyż, biczowanie, wydawanie sądom, stawanie przed namiestnikami tak dalej. To jest ten sam język. Jezus właśnie mówi przez mowę misyjną: doświadczycie dokładnie, czego ja doświadczę. A zatem Jezus wysyła uczniów w drogę i zapowiada im, że będzie to droga podobna do Jego własnej drogi. Drogi, w której złożą świadectwo prawdzie, ale również doświadczą odrzucenia i cierpienia. Ale właśnie ta droga jest tą drogą świętą prowadzącą na Syjon, o której dzisiaj czytaliśmy z Księgi Izajasza. Okej, zatem środek naszej sekcji B mamy już za sobą, to na dzisiaj to będzie już tyle. A w zasadzie to powiedziałem, że bardzo podobne idee właśnie pojawiają się w akcencie sekcji A, sekcji B. Powołanie uczniów, wezwanie do pójścia za Nim, a tutaj właśnie Jezus znowu powołuje określonych ludzi i mówi: doświadczycie, jeżeli pójdziecie tą drogą, doświadczycie tego, czego ja doświadczam. Za miesiąc, a dokładnie 13, moglibyśmy od razu powiedzieć. Chyba 13 to jest, jak mi się wydaje. 14, tak? 14 stycznia. Jeżeli Bóg da, to się spotkamy za miesiąc tutaj, a na kolejnym naszym spotkaniu, w trakcie którego omówimy sobie kolejne dwie sekwencje, mianowicie odrzucenie autorytetu Jezusa, a także kolejną mowę, mianowicie nauczanie w przypowieściach. Więc to jest nasz plan na kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że w tym gronie, a może nawet w gronie poszerzonym, uda nam się to zrealizować. Więc bardzo serdecznie Was zapraszam i to na dzisiaj będzie już koniec. Dziękuję Wam bardzo za wytrwałość.